bardzo ciekawe spotkanie MKS Grudziądz z Tytani Wejherowo. Przez całe spotkanie zespoły zdobywały punkt po punkcie, nie pozwalając przeciwnikowi na przewagę większą niż kilka punktów. Pierwsza połowa 16 do 13. W drugiej połowie prędkość gry osiągnęła niesamowity poziom, a wszystko dlatego, że różnica bramek, mimo wielu skutecznych akcji, wynosiła zaledwie jeden punkt, a żadna z drużyn nie mogła zdobyć bezpiecznej przewagi nad konkurentem. Mimo usilnych starań MKS-u Grudziądz do ostatniej minuty, spotkanie zakończyło się remisem 29 do 29. Można powiedzieć, że szczęśliwy remis, można było przegrać, można było wygrać. Wiedzieliśmy, że łatwa drużyna nie będzie, że będzie 60 minut walki i tak było. Myślę, że zadowolenie z tego powinny być tylko i wyłącznie kibice, bo remis na pewno żadna z drużyn nie jest zadowolona z tego. No, emocje duże tutaj całą, szczególnie drugą połowę, ale czy zadowolony jest pan w wyniku? Można było wygrać ten mecz? O, może tak, takie pytanie zadajmy. Pewnie, że można było wygrać, można było nawet w końcówce go przegrać to jedną bramką. Udało nam się dojść do remisu. Pewnie, że każdy trener by się cieszył ze zwycięstwa. No, popełniliśmy trochę błędów, które... A sędziowie? Tutaj widownia skąd? Nie, ja do pary sędziowskiej nie mam żadnych uwag. Poprawnie prowadzili zawody i myślę, że drużyna przyjezdnych też nie powinna mieć żadnych pretensji. Kolejne spotkanie za tydzień w Toruniu, a następnie znowu w Grudziądzu. Za tydzień jedziemy do Torunia, następne w Grudziądzu w niedzielę, pierwszą niedzielę grudnia z Energetykiem Gryfina.